Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Czytam, bo lubię, po dwutygodniowej przerwie. A te dwa tygodnie wynikły z tego, że dopadło mnie jakieś potworne przeziębienie, które dosłownie zmiotło mnie z planszy. Myślę, że jeszcze słyszycie, że mówię trochę przez nos, ale miejmy nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzało. Przychodzę dzisiaj do Was z kupką książek. Książek naprawdę każda z innej parafii, każda z innego wydawnictwa, każda na inny temat. Nawet nie wiedziałam, jak je powinnam ułożyć, żeby mniej więcej mówić coś logicznie, żeby przechodzić z tematu do tematu. Także będę skakała po tematach. Mam nadzieję, że taka formuła Wam się spodoba i że znajdziecie wśród tych książek coś, co dodacie na swoją półkę do przeczytania. No dobrze, to zaczynamy. Zaczynamy od książki, która ma tytuł Kroniki zbrodni. Wygląda w taki sposób. I jest to wywiad między panią Moniką Całkiewicz, która kiedyś pracowała jako prokurator, teraz natomiast zajmuje się jakimiś innymi prawniczymi zawodami, i Robertem Ziembińskim, który jest dziennikarzem oraz pisze także książki, także kryminały. I jest to książka, w której ta para rozmawia o zbrodniach z Polski, które nie zostały do tej pory wyjaśnione. I mamy tutaj sprawy dotyczące zaginięć, mamy seryjnych morderców, mamy takie sprawy, które były medialne, które pojawiały się czy to w telewizji, czy w gazetach, ale też takie, o których do tej pory niewiele mówiono. Powiem Wam, że czyta się to bardzo ciekawie. Mamy tutaj spojrzenie prawnika oraz spojrzenie dziennikarza, który zadaje dobre pytania, pytania, na które pani Całkiewicz odpowiada w sposób bardzo ciekawy i wyczerpujący. Podobało mi się, jeżeli lubicie taką tematykę dotyczącą prawdziwych zbrodni, bardzo Wam polecam. Kolejna książka to kryminał, ale kryminał trochę nietypowy, ponieważ raczej nie polecałabym czytania go samodzielnie. To w ogóle jest część serii z Fabianem Riskiem, szwedzkiego autora Stefana Anhema. Ostatni gwóźdź, ten tom się nazywa Ostatni gwóźdź, natomiast ta seria liczy 5 czy 6 tomów i według mnie nie trzeba czytać wszystkich od początku, ale koniecznie trzeba poznać tom poprzedzający Ostatni gwóźdź, czyli X sposobów na śmierć. Ponieważ pewne wątki są tutaj kontynuowane z poprzedniej części. Jest to kryminał, który opowiada o skorumpowanym policjancie. Jest to szef Wydziału Zabójstw w Danii, w Kopenhadze. I on jest na celowniku policjantki, która już policjantką nie jest, ponieważ właśnie za jego sprawą została wyrzucona z policji i skompromitowana. I ona próbuje udowodnić jemu winę, to, że jest skorumpowany, to, że bierze udział w działalności przestępczej. I ta sprawa rzeczywiście jest bardzo, bardzo dynamiczna. Dużo się w tej książce dzieje. Nawet miałam wrażenie, że trochę za dużo, że ta końcówka to już była taka trochę po bandzie, że autorowi puściły hamulce i trochę przesadził. Natomiast obie te książki, X sposobów na śmierć i Ostatni gwóźdź, jest to bardzo fajne połączenie powieści kryminalnej z powieścią sensacyjną. Praktycznie gotowy scenariusz na film. Także jeżeli w ogóle nie znacie tego autora, to polecam przeczytać wszystkie książki od początku, bo jakiś tam, wiadomo, wątek fabularny związany z życiem samego detektywa kontynuowany jest przez wszystkie tomy. Ale tak jak mówię, raczej kryminałów przecież nie czytamy po to, żeby poznać dzieje małżeństwa czy rodzicielstwa głównego bohatera, policjanta, lecz skupiamy się na sprawach, które w kolejnych książkach rozwiązuje. Następna książka to całkowite przeciwieństwo wszelkich wątków sensacyjnych. Tutaj mamy bardziej wizję poetycką, liryczną. To są krótkie takie formy. Biała elegia. To książka pisarki Han Kang, którą prawdopodobnie możecie znać z bardzo znanej powieści pod tytułem Wegetarianka. I to jest książka, w której
autorka przypomina sobie swoją starszą siostrzyczkę, która żyła zaledwie 2 godziny po urodzeniu. I te wspomnienia nasilają jej się zwłaszcza wtedy, kiedy przeprowadza się do Polski, zamieszkuje w Warszawie i widzi polską zimę, widzi miasto, które było zrujnowane podczas II wojny światowej, które na nowo wyrosło z gruzów. I te wszystkie doznania doznawane na bieżąco podczas spacerów po Warszawie, podczas życia w Polsce, nakładają jej się na historię, którą zna z opowieści swoich rodziców o siostrzyczce, która urodziła się przedwcześnie i przeżyła zaledwie 2 godziny. Jest to książka, którą nawet trudno nazwać powieścią, bo ona składa się z takich krótkich rozdziałików, z krótkich obrazów. Niektóre z nich liczą dosłownie niecałą stronę, ale jeżeli lubicie książki takie napisane lirycznym językiem, z których musimy sporo sami wywnioskować, musimy czytać pomiędzy linijkami, myślę, że Biała Elegia Wam się spodoba. A teraz przenosimy się do Australii. Harry Lawson napisał zbiór opowiadań pod tytułem Związek grzebie swoich zmarłych. Co za związek? Związek górników, robotników, którzy pracują w bardzo trudnych warunkach przy wydobyciu różnych rud i złota. Co to jest za książka? To książka o pionierach, o ludziach, którzy podbijają kontynent australijski, którzy próbują tam żyć mimo tego, że jest tam bardzo trudno, że lata są gorące, że praca jest trudna do zdobycia, mało płatna, mało satysfakcjonująca. To powieść o mężczyznach i kobietach, którzy dają z siebie wszystko, którzy są bohaterami dnia codziennego. Ale to nie tylko opowiadania takie martyrologiczne, takie, które będą wyduszały z nas emocje czy łzy nawet. Absolutnie nie. Mamy tutaj także sporo bardzo fajnego humoru. Te opowiadania czytało mi się przewspaniale. Naprawdę teraz, jak przeglądałam tę książkę, przygotowując się do nagrania tego filmu, to miałam ochotę powrócić jeszcze do niektórych z nich i przeczytać je jeszcze raz. To są naprawdę bardzo fajne, takie małe dzieła sztuki, którymi rozkoszujemy się, ilekroć je czytamy. Zapamiętajcie sobie tego autora i tę książkę, ponieważ jest to wydawnictwo, którego raczej nie dostaniecie w dużych księgarniach. Być może trzeba będzie się za tą książką rozejrzeć, ale z całego serca Wam ją polecam. Joan Didion, kolejna książka pisarki, o której mówię podczas naszych obgadanek. Tym razem to Błękitne noce. I ta książka bardzo mocno nawiązuje do tej najsławniejszej książki tej autorki, czyli Do roku magicznego myślenia. Ta książka powstała już, kiedy autorka sama była kobietą w podeszłym wieku. Była panią po 80, panią, która była bardzo krucha, ale która siebie sama postrzegała jako jeszcze osobę silną, pełnosprawną. Nie umiała się pogodzić z tym, co wiek zrobił z jej ciałem, ponieważ wiek w żaden sposób nie nadwyrężył jej umysłu. I w tej książce Błękitne noce, mierząc się ze swoją kruchością, wraca do chwil, kiedy utraciła męża, który zmarł jej nagle podczas kolacji w domu przy stole, oraz do choroby córki, która trwała bardzo długo, przez wiele, wiele miesięcy i także zakończyła się śmiercią tej dziewczyny. Ta kobieta w przeciągu, zdaje się, 2 lat tak naprawdę straciła wszystkich, których kochała, wszystkich swoich bliskich i musiała później żyć sama. Teraz natomiast jako starsza pani opowiada o tym, jak sama przygotowuje się do kresu swojego życia. Bardzo ciekawa historia. Historia nie napisana w taki sposób, żeby wyciskać z nas łzy. Absolutnie nie. To nie jest sentymentalne, ani nie jest ckliwe pisarstwo. Bardzo trudne słowo, prawie się tutaj zaplułam. Ale książka, która opowiada o sprawach życiowych, sprawach, które się
zdarzają, chociaż oczywiście nikt z nas nie chciałby, żeby nam się przydarzyły. Również bardzo polecam tę książkę, a także Rok Magicznego Myślenia, bo to chyba dwie, które najbardziej mi się podobały z asortymentu Joan Didion. Teraz natomiast trzymam w ręce książkę pod tytułem Przypadkowe odkrycia medyczne. Jest to fascynująca opowieść o odkryciach medycznych, które całkiem niechcący zmieniły świat. I prawdopodobnie wszyscy z nas znają przypadek, podczas którego Flemingowi udało się odkryć penicylinę. Oczywiście to też jest tutaj opisane, do tego wydarzenia autor także wraca. Ale mamy oprócz Fleminga i penicyliny mnóstwo innych ciekawych, przypadkowych odkryć, które opisuje nam Robert Winters. Na przykład odkrycie działania insuliny, odkrycie tego, do czego służy w organizmie witamina C, witamina D, soczewki kontaktowe. Mamy tutaj bardzo ciekawe historie dotyczące tego, jak medycyna przenika się z życiem codziennym i jak czasami zupełnie przypadkowe odkrycia przeradzają się w dalsze badania i sprawiają, że nasze życie się poprawia. Co jedyne, co mi się tutaj nie podobało, że autor postępuje trochę łopatologicznie. Czyli po opisaniu całej historii wraca jeszcze na sam jej początek i streszcza wszystko po kolei, nie wiem, chyba dla leniwych, dla tych, których nie chciałoby się czytać całych tych opowieści, więc to było troszkę irytujące. Ale spokojnie możecie sobie te streszczenia na końcu rozdziału odpuścić i poznać fascynującą historię medycyny. Bardzo Wam to polecam. Teraz będę mówiła o dwóch książkach i to w ogóle o tomie 5 i 6 pewnej historii dla młodszej młodzieży bądź dla starszych dzieci. Mówię tutaj o serii pod tytułem Kepler 62. 4 pierwsze tomy już gdzieś tam posłałam w świat po przeczytaniu, zostały mi 2 ostatnie, czyli zamknięcie tej fascynującej historii, o której dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. W ogóle ta historia jest od samego początku fascynująca, ponieważ jest to taki projekt międzynarodowy, pisany przez fińskiego autora oraz przez autora norweskiego. Czyli co drugi tom pisał inny autor. Ta powieść opowiada o dwóch braciach, którzy grają w grę internetową, która jest bardzo, bardzo trudna. Ale udaje im się przejść i dzieci, które kończą tę grę, zostają zaproszone do tajnego ośrodka badawczego, gdzie przygotowywane są do tajnej, sekretnej misji kosmicznej, polegającej na wyprawie na Kepler 62, na planetę o takiej nazwie, którą mają zaludnić i mają tam być pierwszymi ludźmi, którzy rozpoczną całą cywilizację na tej planecie. I ta książka to naprawdę zbiór wielu, wielu, wielu przygód, która bardzo mi się podobała, mimo tego, że nie jestem dzieckiem. A mówię o tej książce dlatego, że dosyć często różne osoby pytają mnie o polecenie ciekawej książki dla chłopców. I myślę, że ta seria Kepler 62, która w ogóle jest fantastycznie ilustrowana, właśnie siedzę i tutaj przeglądam, żeby Wam pokazać jakieś fajne obrazki, myślę właśnie, że ta seria dla chłopaków jak znalazł. Po prostu idealna, mnóstwo przygód, mnóstwo ciekawych historii i mnóstwo spraw związanych z etyką, moralnością, przyjaźnią. Bardzo piękna historia, pięknie ilustrowana. Polecam od razu wszystkie 6 tomów. I została mi na kolanach ostatnia książka pod tytułem Niewidzialne biblioteki. W sumie to nawet powiedziałabym, że książeczka. I pierwsze, co mnie w niej zaskoczyło, to to, że nie przetłumaczył ją Jacek Denel, lecz spolszczył. Użyto słowa spolszczył, ale użycie tego słowa ma pewne podstawy i wytłumaczenie,
co do których autor odnosi się na samym końcu tej książki. To jest książka, która powstała jako projekt zapoczątkowany przez kilka osób, 5 osób, które zaczęły wymyślać różne rodzaje fantastycznych, nieprawdopodobnych, utopijnych bibliotek. I tutaj te biblioteki właśnie są opisane i niektóre są naprawdę fascynujące. Autorzy naprawdę dali się ponieść swojej wyobraźni, a czytelnik przenosi się do tych wymyślonych bibliotek i marzy o tym, aby móc pobuszować pomiędzy półkami. I Jacek Denel uzyskał zgodę od autorów, aby dopisać także swoje historyjki związane z bibliotekami, ale one nie są tutaj w żaden sposób zaznaczone. Czyli nie wiadomo, które z nich powstały z inicjatywy tłumacza tej książki. Także jest to moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy projekt, gdzie tłumacz jest nie tylko autorem polskiej wersji językowej, ale także autorem części książki. Także dla miłośników książek, miłośników bibliotek, miłośników czytania, coś jak znalazł, bardzo polecam. I koniec. To by było na tyle. Przygotowałam dzisiaj całą tą kupkę książek. Jak widzieliście, po prostu od sasa do lasa wszystkie możliwe tematy zostały poruszone. Powiedzcie mi, czy zachęciłam Was do lektury którejś z książek, a może już którąś z nich znacie, bo przecież nie są to nowości z ostatniego miesiąca. To są książki, które ukazywały się na przestrzeni ostatnich lat. Dajcie znać i do zobaczenia, miejmy nadzieję, w przyszłym tygodniu. Pa, 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 pa.